młodzi odgrywcy i zaczniemy może od eksperymentów z suchym lodem. Słuchajcie, kto słyszał kiedyś o czymś takim jak suchy lód? Słyszeliście kiedyś o suchym lodzie? A co to jest ten suchy lód? Taki gorący lód z azotu. O, nie z azotu. A kto słyszał kiedyś o dwutlenku węgla? Dobra. A kto wie może skąd się bierze ten dwutlenek węgla? Gdzie on się znajduje i stałej, czyli tych kostek suchego lodu, w postać gazową, bo to on właśnie robi teraz cały czas, to jak myślicie, czy on się powiększa, czy zmniejsza? Powiększa. Kto mówi, że powiększa, ręka do góry? Dobra, a kto mówi, że zmniejsza się? Tam są kilka kostek suchego lodu. Teraz, zmniejsza się. Teraz proszę o ciszę, żeby posłuchać, że rzeczywiście tam to jest. Stukam balonikiem i tam słychać kostki suchego lodu. Teraz zakręcę ten balonik i będziemy obserwowali, co się będzie z nim działo. Czy będzie zwiększał swoją objętość, powiększał się, czy będzie się zmniejszał, zapadał do środka. Żeby jeszcze trochę przyspieszyć ten proces, niektórzy już widzą pewnie, że się powoli powiększa, rozbiję go jeszcze na drobne kawałeczki i wrzucę do gorącej wody. I teraz wszyscy, zróbcie krok do tyłu, to wszyscy zobaczą. A drugą złap za świetlówkę. Zobaczcie, jaki miecz Jedi. To ja muszę z drugiej strony trzymać, żeby ten prąd płynął przeze mnie dalej i do ziemi. Ja jestem takim uziemieniem. I obserwujemy Marysi włosy. Zobaczcie, jak się Marysi włosy naelektryzowały. Stoją i nie zdejmuj. Ale ci włosy stanęły.